Jeszcze raz się witamy. Dzień dobry wszystkim, w takim razie dobry wieczór. I po krótkim wprowadzeniu pokazujemy zdjęcie z drona, zrobione zresztą przez naszą wolontariuszkę Muzeum Narodowego w Warszawie, Kamilę Mieczkowską, która wykonuje dla mnie wszystkie zdjęcia z drona w różnych porach roku. Zawsze ta praca z nią, ponieważ pracujemy tak, żeby ona wiedziała, co fotografuje, jest dla obu bardzo pouczająca. To dopiero na takich zdjęciach właśnie z drona widać całość tego zespołu i jego rozległość i też właśnie piękno, jak Państwu wspomniałam, czyli odległe 35 km od centrum Warszawy, dojazd samochodem prywatnym. Mamy dobry parking, jak widzicie Państwo po lewej stronie, bezpłatny, można swobodnie zostawić w pobliżu samochód, a osoby, które nie są w stanie do nas nawet z tego parkingu dojść, zapraszamy podjechanie pod same drzwi i można wejść w ten sposób, a odjechać się z samochodem. Przepraszam, mam drobną infekcję gardła i żeby nie przerywać. Taki największy właśnie urok tego pałacu jest widoczny od strony jeziora. Pokażę Państwu kilka ujęć, które są najczęściejszymi, takimi naszymi pocztówkowymi wręcz ujęciami. Pałac był dostępny, tutaj pokazuję Państwu, to jest widok od strony folwarku. Był dostępny poprzez długi drewniany most, który wiódł bezpośrednio do drzwi głównych. Teraz tego mostu nie ma i wchodzimy do niego z mostem takim służbowym. Przepraszam. Od strony wschodniej. To część od strony ogrodu. Widać tutaj dopiero rozległość tego założenia ze skrzydłami bocznymi. To była początkowo ta fasada główna pałacu. Rezydencja w Wyspole Zieleni leży. Cały obszar liczy około 80 hektarów, czyli naprawdę duży obszar. Sama wyspa ma około 5,5 do 6 hektarów. Otoczeni jesteśmy wodą o obszarze 30 hektarów. Co widać zresztą też tutaj na takiej mapie poglądowej szybkiej i na samej tutaj mapie z drona widać podział parku alejami. Niestety, jeśli chodzi o historię samego zespołu, naprawdę wiadomo bardzo niewiele. Dokumenty nie zachowały się lub milczą na ten temat. Mamy obecnie znanych jest kilka map XVIII-wiecznych. Jedna z nich, taka dla nas najciekawsza, którą też Państwu wydrukowałam, przyniosłam ze sobą, bo na koniec dzisiaj będziemy mogli jej przyjrzeć, a tutaj mamy ją na ekranie. To mapa pokazująca zarówno pałac z założeniem ogrodowym, z wieżyńcem, tutaj po drugiej stronie kanału zachodniego warzywnikiem, ale także bardzo dużym obszarem folwarcznym i wspomnianym mostem drewnianym, który w tej chwili nie istnieje, ale ze zdjęć podwodnych wiadomo, że zachowały się jego filary. Przechodząc i patrząc na park, widać park, który przecięty jest alejami w układzie takim na gwieździe. W tej chwili nie wszystkie aleje są odtworzone, ale ta główna tak, krzyżowo przecięta, dochodzi do alei bocznych przy kanałach. To obszar dawnego zwierzęcia, który niestety obecnie nie należy do zespołu, ale objęty jest ochroną
należy do, został wpisany do rejestru zabytków, także jakby nadal no, tworzy z tą całą przestrzenią jakąś część. Nie wiadomo dokładnie, jak była rozwiązana część, czy też jaki był plan tego terytorium poza samą wyspą i poza zwierzyńcem puszczą. Gerard Ciołek, oglądając i inwentaryzując teren po wojnie, Gerard Ciołek to architekt krajobrazu, znawca polskich ogrodów, wybitny badacz, który także przybył po wojnie do Otwocka Wielkiego i właśnie próbował na podstawie inwentaryzacji samej wyspy zaproponować, jak wyglądał dawny park na wyspie i ogród, ale także przyjął pewną hipotetyczną teorię dotyczącą części poza wyspą i zaproponował, że mógł być to właśnie taki park rozrywki ze stadionem do gonitw, z labiryntem, z teatrem szpalerowym. O tutaj wszystkie te elementy takiego właśnie placu zabaw były typowe dla około połowy XVIII wieku i można przypuszczać, że rzeczywiście przynajmniej teatr szpalerowy był zorganizowany. Inną mapą, która daje nam takie historyczne wytyczne co do nie tylko samego podziału przestrzeni, ale też historii terenu, jest mapa z 1805 roku, która została sporządzona w momencie sprzedaży majątku. Jeszcze za chwilę będę o tym mówiła, ale chciałam tylko Państwu powiedzieć, obie mapy znajdują się w zbiorach Archiwum Akt Dawnych. Dzisiaj jedną z tych map fotografowaliśmy. To jest spora mapa, 2 metry na 3. Koledzy z Politechniki Warszawskiej. Nie ma niestety takich dużych skanerów na razie w Archiwum Akt Dawnych, które mogłyby zeskanować i pokazać nam w całości tą mapę. Koledzy właśnie z Politechniki Warszawskiej, z Zakładu Teleklawimetrii fotografują ją w częściach i złożą nam ten obraz do wykorzystania zarówno dla archiwum, jak i dla Muzeum Wnętrz. Dzięki temu poznamy nie tylko sam Otwock Wielki, ale także cały majątek, który należał wówczas do Bielińskich. Bo historia rezydencji właściwie i jej świetności dotyczy okresu XVIII wieku, kiedy pałacem zarządzali Bielińscy. Przed około połowy XVII wieku prawdopodobnie, tego nie wiemy na pewno, ale pewne elementy architektury obecnie zachowanej wskazują na to, że pałac, jakby podwaliny pod pałac dał kasztel obronny, taki podobny do Bolmina. Zobaczycie to Państwo też na innych zdjęciach. Ja wskażę, jakie elementy architektury obecnej mogą jakby prowadzić nas do takich przypuszczeń. Kolejna rozbudowa, czy też przebudowa nastąpiła w końcu XVII wieku. Dokonał jej Kazimierz Ludwik Bieliński, i przygotowując pałac na dom letni, taką willę nowożeńców dla siebie i swojej nowo poślubionej żony, dla swojej żony Ludwiki Marii z Morsztynów. Takie też pałac wówczas otrzymał dekoracje, które wskazują właśnie, że była to takie miejsce arkadyjskie,
odosobnienia poza miastem, letnich spotkań z przyjaciółmi i letniego wypoczynku. W tym panonie wieńczącym fasadę główną mamy właśnie wesele, zostały wykonane dekoracje stiukowe z weselem pana. Cały korpus budynku otaczają zaś amory, które niosą kosze z owocami do fasady południowej, na której mamy herb Bielińskich i Morsztynów. To właśnie ta fasada południowa. W środku na tej dawnej wieży kasztelu, teraz widzicie Państwo to dokładnie, pod oknem drugiego piętra mamy właśnie ten dwa herby połączone, które unoszą geniusze sławy. Mam nadzieję, że jeszcze będzie jakieś zdjęcie, które nam to przybliży, ale tutaj właśnie doskonale widać ten pierwotny budynek kasztelu. Widzicie Państwo, że okna pierwszego piętra, te w głębi nad arkadami, wchodzą w ściany, ponieważ alkierze zostały po prostu dobudowane do rozbudowywanego właśnie budynku. Pierwsi właściciele, Kazimierz Ludwik, Maria Ludwika z Morsztynów, ich piękne córki, Marianna Bielińska, Teresa Bielińska i słynny syn, marszałek Franciszek Bieliński oraz jego żona Henrietta z Przebędowskich. Właściwie dzięki mariażom córek sam ród Bieliński bardzo zyskał na taki w towarzystwie i także jeśli chodzi o majątkowe kwestie. Natomiast marszałek Bieliński, jak wiemy, sędzia, bardzo surowy sędzia, znany z tego właśnie, że był surowym sędzią, założyciel pierwszej straży pożarnej, wyprukował Warszawę, to też wiemy, tak w cudzysłowie oczywiście, ulica Marszałkowska nosi właśnie nazwę od jego poczynań w Warszawie i warto też zwrócić uwagę, że ta nazwa, jak wiele nazw ulic w Warszawie było zmienianych później, Marszałkowska się ostała. Kolejnymi właścicielami, którzy właściwie byli ostatnimi z rodu Bielińskich, którzy zajmowali się pałacem, to Franciszek Onufry Bieliński, jego żona Krystyna. Spośród portretów Bielińskich, niestety w zbiorach Muzeum Narodowego mamy tylko jeden, taki z Bielińskich-Łubieńskiej, to ten portret po prawej stronie, wraz z synem. Wszystkie inne portrety znajdują się co prawda w zbiorach polskich w Warszawie, w Zamku Królewskim, w Muzeum Historycznym, w Kozłówce, jednej z siedzib Bielińskich, ale niestety nie u nas. Także tylko ten jedyny portret jest w zbiorach Muzeum Narodowego. W XIX wieku pałac po sprzedaży podupadł znacznie i nie wiadomo nawet, w jakiej części był zamieszkały. Życie przeniosło się na folwark naprzeciwko pałacu. Folwark został też rozbudowany o nowe budynki wraz z budynki wraz z willą, w której zamieszkiwali też kolejni dzierżawcy i właściciele. W XIX wieku wiadomo, że sam teren był początkowo dzierżawiony. Wojciech Sulimierski, który zakupił pałac w 1805 roku od synów Franciszka Onufrego Bielińskiego, próbował spłacić wierzytelności, które ciążyły na pałacu. W końcu XVIII wieku pałac został, dobra zostały zadłużone. Jakby mówi się o dwóch przyczynach głównych zadłużenia.
o tym, że Bielińscy prowadzili wystawny tryb życia, ale także o tym, że z tych dóbr były dostarczana żywność do Warszawy dla powstańców kościuszkowskich. Obowiązywały już wówczas cła na Wiśle, a do tego dołączyły się klęski nieurodzaju i po prostu nie sposób było jakby na tym samym poziomie prowadzić pałacu, stąd pałacu i całej rezydencji, stąd został on sprzedany. Sulimirski właśnie dzierżawił pałac, to tak można powiedzieć, że niektóre fakty są odkrywane dzięki digitalizowaniu zbiorów, zarówno zbiorów artystycznych, zbiorów dzieł sztuki, jak również archiwaliów. W zbiorach Muzeum Narodowego znajduje się komplet portretów państwa szymanowskich. Józef Szymanowski był pierwszym dzierżawcą po sprzedaży majątku przez Bielińskich. Jego słynna żona Maria z Wołoskich Szymanowska była pierwszą zawodową polską pianistką, a druga żona Elżbieta powiła Zofię, która była malarką romantyczną, portrecistką i sportretowała całą rodzinę. Także dzieci z pierwszego małżeństwa ojca. Mieszkali już wówczas właśnie na folwarku. Po drugiej stronie, to troszeczkę widać tutaj, pałac w oddali i taka oficyna folwarczna, która służyła im za dom. Dzieci, wszystkie dzieci Szymanowskich się tutaj urodziły. Także można powiedzieć, że oprócz Zofii, malarki, mamy też Celinę Mickiewiczową, która wyszła potem za Adama Mickiewicza. Zofia była kompozytorką, pisała, jest obecnie odkrywana, można powiedzieć, jej twórczość ponownie i udostępniana. To były głównie utwory do domowego muzykowania, ale była na tyle przedsiębiorczą osobą, wyprowadziła się z Otwocka Wielkiego, podróżowała, wzięła ze sobą dzieci, osiadła w Petersburgu, gdzie prowadziła duży salon artystyczny. W nim bywali inni muzycy, ale także literaci, między innymi właśnie Mickiewicz, który poznał tam swoją przyszłą żonę Celinę. Oprócz tych wspaniałych portretów w zespole naszym Muzeum Narodowego są także inne obrazy Szymanowskiej. Tutaj pokazuję taki niezwykły portret piesków wuja Szymanowskiej, które nawet są opisywane w pamiętnikach warszawskich jako wierni przyjaciele właśnie wuja, którzy kroczyli za nim po całej Warszawie. To tak tylko na marginesie. Romantyczna ruina, która zawsze towarzyszyła, jak tylko pojawiła się fotografia, towarzyszyła wszystkim kolejnym dzierżawcom i właścicielom. Fotografie głównie, które powstawały na terenie, właśnie pokazywały też tą ruinę w tle. Ten pierwszy zachowany drzeworyt powstał w oparciu o rysunki Andriolego wykonywane na brzegach Wisły. Między innymi trafił też do Otwocka. Przez wiele lat uznawałam, że jest to taka dość romantyczne przedstawienie pałacu, dopóki nie okazało się, że po zdigitalizowaniu części zbiorów zachowanych w Archiwum Zamościu, jedna z właśnie ze zdjęć, które wypłynęły też w internecie, pokazuje właśnie taki bardzo podobny widok z pałacu, właśnie tutaj z tym drzewem owocowym, które zawsze tak przykuwało moją uwagę. Właśnie uznawałam, że to jest nieautentyczny jakiś element. Także takie drobne
Drobne sprawy okazują się istotne potem przy wyjaśnianiu różnych historycznych zawiłości dotyczących właśnie, czy niejasności dotyczących samej rezydencji. Na fotografii po prawej stronie kolejni właściciele pałacu. Zygmunt Kurz i Aniela Kurz, rodzeństwo, dzieci Jana Kurca, który zakupił pałac w 1827 roku i przez cały wiek, przez niemal cały wiek XIX Kurcowie byli właścicielami, zarządzali terenem. Zygmunt zasłynął z założenia na terenie Otwocka dużego sadu. Sadu, który liczył ostatecznie 40 tysięcy drzewek. To były głównie jabłonie, ale także śliwy i gruszki. Bardzo żyzne mady w okolicach właśnie Wisły, po wylewach Wisły, dawały możliwość rozwoju drzew owocowych. I myślę, że mało kto z nas wie, że to były pierwsze sady handlowe na terenie Mazowsza i to właśnie przez zainteresowanie Zygmunta Kurca, który także sprowadzał z zagranicy różne szczepy nowych jabłoni, tak rozwinęło się sadownictwo na naszym terenie. Tutaj właśnie jeszcze odniesienie do nazwy Otwocka. Tak obradzały drzewa, a transport kołowy był drogi i trudny, że Kurz zdecydował się wydzielić ze swoich dóbr majątku w Otwocku właśnie, obecnym Otwocku, działkę na zorganizowanie stacji kolejowej. Ten obecny Otwock to jest część dóbr tak zwanych otwockich, należących wcześniej do Zygmunta Kurca. Po prostu uznał, że to będzie dla niego bardzo praktyczne i dobre wyznaczenie tam, oddanie tej części ziemi na tą stację dla użytku ludności okolicznej, ale także jego będzie mógł łatwo transportować te jabłka. Głównie jabłka właśnie były. Zygmunt Kurz zmarł bezpotomnie, kolejni właściciele, państwo jezierscy. Tutaj w pośrodku Władysław Jezierski, który po wuju właśnie Zygmuncie Kurcu przejął majątek i dalej gospodarował, dalej rozwijał sady. W 1929 roku nastąpiła bardzo mroźna zima, która doprowadziła do ich wymarcia, ale wiadomo, że w większej części, ale wiadomo, że jeszcze potem próbowano ratować te sady. Na naszym terenie jest jeszcze fragment nie tych starych sadów, ale współcześnie już sadzonych po wojnie, natomiast właśnie w tym samym miejscu, gdzie one były dawniej. W czasie II wojny światowej wiemy, że na terenie Otwocka Wielkiego był zlokalizowany sztab niemiecki, ale niestety na razie niewiele wiadomo na ten temat. Po wojnie pałac został dość szybko odbudowany. W 1946 roku Jan Kostrzyc-Wickiewicz, architekt dwudziestolecia międzywojennego, konserwator, przystąpił do odbudowy pałacu i w ciągu 2 lat z tej ruiny romantycznej pałac został przygotowany w stanie takim surowym, zamkniętym. Natomiast na tyle zmieniła się szybko atmosfera polityczna, że zamiast miejsca, które miało być przeznaczone początkowo, przynajmniej tak myślano, na cele kulturalne, a nawet muzyczne, takiego centrum muzycznego, zlokalizowano w nim dom poprawczy dla dziewcząt. I ten dom poprawczy dla dziewcząt trwał tutaj do 70 roku. To były czasy takie trudne bardzo. Dziewczyny uczyły się tam krawiectwa i fryzjerstwa. Potem dom został wyniesiony do nowo wybudowanej siedziby w Mrozach. Niewiele z tego okresu zachowało się zdjęć. Jedne z takich pokazujących życie w tym czasie w pałacu pochodzą z archiwum Karty, Stowarzyszenia Karta.
Pokazuję jeden dzień taki z życia dziewcząt. Są dostępne na stronie internetowej karty. Naprawdę bardzo, bardzo interesujące takie. Po wyprowadzeniu się domu prawniczego w 1972 roku wreszcie nastąpił taki dobry okres dla pałacu. Zlokalizowano w nim rezydencję rządową. Administracją zajęło się Urząd Rady Ministrów. Pałac przeszedł gruntowny remont, także konserwatorski, i został wyposażony zgodnie z jego dawnymi przedwojennymi funkcjami, tak właśnie na taką rezydencję, w której były zlokalizowane i sale konferencyjne, ale też apartamenty mieszkalne. Była wtedy w dobudowanych oficynach, czy odbudowanych oficynach, zlokalizowano też salę kinową, salę jadalną. To wszystko się jeszcze zachowało i naprawdę jest świadectwem tej dawnego luksusu z lat 70. w Polsce. Rozumiem, że obecnie dla wielu z nas może to trącić myszką, ale wszystko tutaj zostało zaprojektowane. Od wyglądu sal, przez oświetlenie, kraty, schody, drzwi. To wszystko było specjalnie zaprojektowane dla Otwocka Wielkiego. Zrobiła to taka warszawska pracownia Graf Projekt. W muzeum, w samym pałacu zachowały się jednak wspaniałe barokowe dekoracje wnętrz. Do pałacu wchodzono dwubiegowymi schodami. Początkowo przynajmniej dwubiegowymi schodami na pierwsze piętro. To była sień pierwszego piętra, taka bardzo dekoracyjna, z niszami, w których były rzeźby. Obecne rzeźby, pochodząc z lat 70., one zostały zaprojektowane w nisze, w których już nic nie było, ale oddają atmosferę tego wnętrza. Na ścianach tejże sieni została położony taki tynk, który imituje mokrą ścianę. Został wykonany z piasku i szkła i rzeczywiście mieni się pod wpływem promieni słonecznych. Te nisze z bogami antycznymi, jest i Hera z maską lwa, jest Wenus, Chronos z kosą, jest Merkury, Mars z tarczą i mieczem. Także mamy cały panteon bogów mitologicznych. Ta sala jest taka najbardziej dekoracyjna na pierwszym piętrze. Widzicie Państwo tutaj plan pałacu, parteru i pierwszego piętra. Podobny układ pomieszczeń parter pierwszego piętra w czasie, kiedy pałac należał do Bielińskich, nie był wykorzystywany do celów reprezentacyjnych, tylko piętro. Taka była zasada, to piano nobile, to szlachetne piętro było takie najbardziej, też było wyższe dużo, miało piękne, tak jak już tu widzieliście Państwo, wysokie okna, portfenetry od podłogi, może nie do sufitu, ale rzeczywiście wysokie, prześwietlające wnętrze. Cała atrakcyjność tej natury z zewnątrz mogła wchodzić i być pokazywana we wnętrzu. Z vestibulu, z tej sieni, przechodzimy do sali balowej. Z sali balowej, która ma wysokość dwóch kondygnacji. Jest dość długa, niezbyt szeroka. To jest ta część tylna, to jest ta dawna wieża naszego kasztelu, która miała ścianę, łączyła się w ośmiobok
i z niej wychodziły dopiero drzwi do tej części głównej. Obecnie jest ona połączona właśnie na taki wielki salon, taką salę balową, która była pewnie wykorzystywana do wszystkich celów takich reprezentacyjnych. Dla nas obecnie służy jako sala koncertowa. Na tym slajdzie w górnej części widzicie Państwo antresolę chórową. Drugie piętro jest niskie, takie przynajmniej o połowę niższe niż pierwsze piętro. Natomiast jest dużo cieplejsze niż pozostała część budynku, co jest zrozumiałe właśnie przez wysokość. Z tej antresoli mogli na pewno grać muzycy na różnych właśnie spotkaniach, ucztach, pewnie balach także. Takim wspaniałym zespołem, którym możemy się naprawdę chwalić, są trzy sale apartamentu wschodniego, przez nas uznawane za apartament pana domu. One są wszystkie, mają zachowane dekoracje malarskie ścian. W pierwszym salonie antyszambrze, czyli takim wstępnym salonie, gdzie zapewne przygotowywano się do wyjścia tam i trefiono włosy i ubierano właścicieli. Są przedstawienia pokazujące porty morskie. Także kominki, zwracam Państwu uwagę, mają piękne dekoracyjne zwieńczenia stiukowe. W salonie morskim jest to kosz z rybami. Jeszcze jeden widok. Kolejna przestrzeń to sala ruin morskich, przepraszam, sala ruin rzymskich ze wspaniałymi dekoracjami pokazującymi krajobrazy rzymskie z ruinami. Te dekoracje próbowaliśmy ustalić autorstwo ich, ale no niestety to jest, one są bardzo uniwersalne w tym czasie, kiedy mogły powstać, czyli między około pierwszej ćwierci XVIII wieku. Takie malarstwo było bardzo popularne w całej Europie. Wykonywali je zarówno Holendrzy, jak i Włosi, ale i Niemcy, a do Polski także przywozili Polacy, którzy tam studiowali malarstwo, lub architekci, którzy do nas przyjeżdżali projektować budynki. Teraz jeszcze powiem o... Ostatnia sala to długa sala, którą widzieliście Państwo też na slajdzie pokazującym fasadę południową, takie dwa algierze długie. One nie są zbyt interesujące architektonicznie, natomiast samo wnętrze kryje wielkie przedstawienia, sceny rodzajowe z poezji, zaczerpnięte z poezji Horacego, poprzez emblematy, poprzez wzorniki z emblematami Ottona van Vena, Holendra. I tutaj wspomnę może o problemach, które dotyczą autorstwa projektu samego pałacu. Początkowo podejrzewano, że projekt pałacu wykonał Telmans Gameren. Telmans Gameren, architekt pochodzenia holenderskiego z Hagi, tam się urodził i kształcił. Wyjechał na 10 lat do Wenecji, gdzie także pobierał nauki i przez Herakliusza Lubomirskiego został sprowadzony do Polski, projektował zamek w Janowcu. Stał się niezwykle popularnym architektem baroku, takim głównym, czołowym, który zaprojektował wiele budynków na terenie Polski, także znanych Państwu. Pałac Krasińskich, Pałac w Nieborowie, Pałac w Białymstoku, Branickich, Pałac w Choroszczy, przepraszam, Pałac w Choroszczy, nie to później, ale także w części Pałac w Wilanowie. I jakby wszystkie elementy tego budynku, zarówno sam kształt, rozwiązania przestrzenne, jednak wskazują, że mógł być to Tylman.
Problem polega na tym, że w architekturze tej pojawiają się pewne błędy, przez które badacze spuścizny Tillmana z Gamera, która zachowała się w bardzo dużej, same rysunki, szkice, projekty budynków, zachowały się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej, Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w ilości ponad 900 sztuk współcześnie, a przed wojną był to zbiór około 1200 kart. Niestety nie ma tam pałacu w Otwocku Wielkim. Możliwe, że ten rysunek czy ten szkic nie dotrwał do naszych czasów. A profesor Mosakowski, który zajmował się badaniem właśnie prac i projektów Tillmana z Gamerem, uważa, że między innymi właśnie takie błędy, na które wskazywałam, czyli wchodzące obramienia okien w ściany, czy, mam nadzieję, że tu będzie to widać, te drzwi bardzo wąskie, przechodzące przez mury obwodowe, że po prostu Tillman nie pozwoliłby sobie na takie niedoskonałości w architekturze, bo on się starał, żeby to wszystko miało bardzo reprezentacyjny charakter. Jednak wobec faktu, że pałac powstał na kasztelu, który miał inny charakter obronny, a rezydencja Bielińskich musiała zostać dopasowana do poprzedniej budowli, być może można to jednak uzasadnić właśnie te błędy, powiedzmy, czy też takiej niedoskonałości tej architektury, właśnie tą przebudową. Po prostu nie można było innego wejścia tutaj do tej sali zaproponować niż takie właśnie niskie, ponieważ są to bardzo grube mury, około 70-centymetrowe. Możliwe, że pierwotnie wejście do tej sali wiodło z wieży. Jednak układ samego apartamentu, takiego eleganckiego apartamentu pana domu, być może w którymś momencie nie pozwalał na to, czy też wykluczał możliwość wchodzenia wieżą do gabinetu prywatnego. Być może właściciel sam, właśnie może Franciszek Bieliński, poprosił o to, aby jakby przeprowadzono przejście w murach, żeby ta komunikacja była łatwiejsza, ale też taka bardziej reprezentacyjna. Pierwszą ekspozycję, jaka została zorganizowana w pałacu w 2004 roku, to była ekspozycja, która pokazywała wnętrza w różnych stylach. Można było przejść od baroku przez klasycyzm do Bittermeieru i Empiru. Uzasadniona była zbiorami Muzeum Narodowego w Warszawie, ponieważ muzeum wnętrz nie posiada własnych zbiorów, jako że powstało właśnie dość niedawno, 20 lat temu. I cała ekspozycja opiera się na zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Tak założono na początku i tak jest do tej pory. Może tylko wspomnę, że po bardzo długim okresie wykorzystywania rezydencji jako rezydencję rządową, najpierw przez Urząd Rady Ministrów, a potem przez Kancelarię Prezydenta, w około 2000 roku rezydencja przestała pełnić takie funkcje reprezentacyjne, i po kilku latach, także z uwagi na potrzeby Muzeum Narodowego, które ma bardzo duże zbiory i także duże, rozrastające się magazyny, zaproponowano Muzeum Narodowemu tą siedzibę do objęcia administracją i wówczas właśnie w pałacu zorganizowano Muzeum Wnętrz. To ta ekspozycja trwała przez kilkanaście lat. Myślę, że początkowo była bardzo interesująca. Ja także uczestniczyłam w jej powstawaniu właśnie w tym 2004 roku. Natomiast po różnych dyskusjach, które toczyliśmy z kolegami w Muzeum Narodowym, uznaliśmy, że warto jednak pokazać
jak ta prezydencja prawdziwie funkcjonowała, jakby rezygnując z pokazu różnych stylów właśnie w meblarstwie, w malarstwie, w rzemiośle, na rzecz pokazania różnych funkcji wnętrz, które wiemy, że na pewno były tutaj zorganizowane i w taki sposób funkcjonowały, od sieni przez pokoje do pracy, gotowalnie, salony, jadalnie i tak dalej. Rzeczywiście obiekty, które w tej chwili są na ekspozycji, są znakomitymi wyrobami rzemiosła, malarstwa. Każdy z nich ma wspaniałą swoją historię i próbujemy też Państwa nimi zainteresować, organizując, podobnie jak w Muzeum Narodowym, to jest w zwyczaju, takie opowiadania o zabytkach, które robimy sami jako muzealnicy, ale także z pomocą wolontariuszy. Jedno z takich opowiadań odbyło się niedawno. Przeprowadziły je młodzież ze szkoły podstawowej w Karczewie. Naprawdę wyszło doskonale. Jakby opowiadanie o konkretnym obiekcie przyciąga osoby, które już do nas wielokrotnie przyszły, ale nie znają historii właśnie tych przedmiotów. Co więcej, staramy się zawsze, aby opowiadać także odrobinę o historii samej rezydencji i poprzez odwołania do tych konkretnych zabytków mówić o historii właścicieli, historii stylów i historii kultury mieszkaniowej. W muzeum organizujemy wydarzenia stałe od kilku lat. Takim czołowym naszym właśnie wydarzeniem to jest Noc Muzeów, która nie ogranicza się u nas tylko do po prostu otwarcia muzeum wieczorem, tylko proponujemy taki przegląd atrakcji na sezon. Potem są dawne gry i zabawy w czerwcu. W plenerze pokazujemy, jak bawiono się w czasie wolnym w pałacu. Mamy cykle koncertów letnich plenerowych i sztuki teatralne. Tak jak mówiłam Państwu na początku, muzeum otwarte jest sezonowo od 1 kwietnia do 30 października. Ponieważ jest to muzeum w plenerze i rzeczywiście oddalone od głównych tras, w związku z czym ten okres rzeczywiście jest zasadny otwarcia, przynajmniej na razie. Obecnie jest otwarte od środy do niedzieli, od środy do piątku do 16, a w niedzielę, w sobotę i niedzielę do 18. Park zwyczajowo jest otwarty od wtorku do niedzieli do godziny 19. Żeby wszyscy mogli się nacieszyć jego urokiem i poodpoczywać. Przy każdej właściwie naszym wydarzeniu towarzyszą nam rekonstruktorzy. Są to rekonstruktorzy z Towarzystwa Stanisławowskiego, profesjonaliści odtwarzający nie tylko atmosferę tam czasów stanisławowskich, swoim wyglądem, ale także kulturą zachowania, językiem, pokazujący dawne obyczaje, jak dekorowano stół, jak trafiono włosy. To wszystko także, te wszystkie także takie atrakcje dnia codziennego pokazujemy w czasie popołudnia w Boże Ciało, kiedy to przybywają do nas licznie, najczęściej korzystamy z dobrej pogody tego dnia i właśnie pokazujemy, jak grano, w co grano, jakie były gry zespołowe. Cieszy się dużą popularnością. Sztuki teatralne i operowe w pałacu. Od 4 lat staramy się poprzez takie sztuki teatralne pokazywać historię pałacu i rezydencji. Zaczęliśmy od herbatki Paderewskiego w zbiorach Muzeum Narodowego. Jest liczny zbiór, jest dar po Ignacym Janie Paderewskim, który w części jest także obecny na ekspozycji w Otwocku Wielkim. Mamy dwa fortepiany, mamy niemą klawiaturę, kilka innych instrumentów muzycznych i pamiątek po Paderewskim. Także w ten sposób staramy się jakby ożywiać tą historię.
I także pokazujemy, w ubiegłym roku pokazywaliśmy takie spotkanie, sztukę teatralną pod tytułem Tajemnica Królewskiej Kolacji. Zapraszamy Państwa zawsze serdecznie na te wydarzenia, ponieważ one są bezpłatne. I do tego naprawdę są bardzo atrakcyjne, często interaktywne. Naszych gości zaproszonych włączamy w sztukę. Też mogą zagrać odrobinę, ale także właśnie pobawić się z nami po prostu przy tych wydarzeniach. Tajemnica Królewskiej Kolacji, kolacja wydana na cześć królowej Danii Małgorzaty w pałacu w 1993 roku. Znaliśmy szczegóły tej kolacji łącznie z menu. To była taka bardzo atrakcyjna forma sztuki, kiedy właśnie sztuka działa się przy stole. W 2021 roku pokazywaliśmy pałacowe intrygi, kiedy król August II, który kilkakrotnie był w pałacu goszczony przez Kazimierza Ludwika Bielińskiego w 1703, 5, a potem jeszcze w 9 roku. Pokazaliśmy właśnie taki jedną z wizyt Augusta II. Cała rzecz działa się w pałacu, natomiast my widzowie byliśmy na zewnątrz pałacu. Oglądaliśmy to siedząc na leżakach, leżąc na trawie do samego zmierzchu. Bardzo atrakcyjna forma, taka z tańcami, muzyką, także angażująca widzów do tego, aby jakby przechodzili z jednej części parku do drugiej. Towarzyszą nam też rekonstrukcje historyczne. Co roku staramy się pokazywać jakiś inny obyczaj. Tutaj na zdjęciach wielkie łowy, kiedy właśnie jednego dnia pokazywaliśmy wszystkie części wielkich łowów, od spotkań takich towarzyskich przez teatr, ale także opowiadaliśmy, staraliśmy się nie epatować samymi łowami i krwawością tych spotkań, ale pokazywać po prostu właśnie tą tradycję, która sięga starożytności, a była przecież kontynuowana, czy jest nadal kontynuowana. W końcu sezonu mamy plenery wikliniarskie. Są to takie plenery, które edukują, mają główne zadanie edukować plecionkarzy już zawodowych, pokazywać im inne formy, które mogą robić z wikliny, które mogą dekorować parki miejskie i parki prywatne. Zaczęliśmy od zwierzyńca bielińskiego. Te wszystkie figury stoją w parku i go dekorują w formie takiej galerii rzeźb. Dwa lata temu robiliśmy grzybobranie. Przy okazji tych wydarzeń opowiadamy też o obyczajach związanych zarówno tutaj ze zwierzyńcem, czyli właśnie z tym terenem ogrodzonym, znajdującym się po wschodniej stronie kanału, w którym pasły się dziko żyjące zwierzęta, które mogły być obserwowane, ale no, oczywiście także na nie polowano. Staraliśmy się też pokazać różnorodność zwierząt, które mogły występować wtedy w okolicach. Grzybobranie właśnie z tradycją, która wiąże się z wprowadzeniem grzybów na stoły arystokracji w XVIII wieku, Stanisławem Leszczyńskim, który zaprowadził naszego prawdziwka na stoły francuskie, i takie formy zupełnie nowoczesne, które mogą służyć do dekoracji, ale też użytkowe do wypoczynków w ogrodzie. W tym roku będziemy też organizować plener. Będą to nasiona drzew i owoce, także serdecznie zapraszamy. To będzie koniec sezonu. I to tyle. Dziękuję Państwu.
Dziękujemy bardzo. Czy mamy jakieś pytania z sali do naszej prelegentki? To jeśli Państwo chcecie, to zapraszam Państwa do mapy, którą dla Państwa przygotowałam. Wydrukowałam tą mapę z 1782 roku i mogę detalicznie pokazać, co gdzie było, jakie to było założenie. Kto ma ochotę, to zapraszam, a jeśli nie, to dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Mamy jedno pytanie z internetu. Pani Gracjana pytała o kafle, które były na Powoju. Czy to holenderskie? Tak. To z kaflami to jest sensacyjna opowieść, jak zresztą każda. Ja Państwu tak bardzo powierzchownie opowiedziałam o pałacu, ale każde po prostu, jakiekolwiek zdjęcie bym wyjęła z tego, mogłabym naprawdę bardzo długi wykład na jego temat zrobić, kafle. W 75 roku dzięki jakby staraniom Urzędu Rady Ministrów pałac został poddany takim naprawdę gruntownym pracom budowlanym i konserwatorskim. Ekipa konserwatorów, która działała wówczas w pałacu, pracowała równolegle lub z przerwami w innych rezydencjach na terenie Warszawy, jak Łazienki, Wilanów, ale także Nieborowie. Tam potrzebne były kafle do uzupełnień. One były zamówione współcześnie, zostały. W tym miejscu nigdy kafli nie było. Mieliśmy wszędzie boazerie poniżej ścian. W tych pomieszczeniach, które mają dekoracje malarskie, no to wiemy, że poniżej tych dekoracji malarskich były boazerie. Tam, gdzie ich nie mamy, po prostu mamy boazerie. O tym napisał Jan Kościń-Witkiewicz, kiedy zrobił takie podsumowanie pierwszych tych prac remontowych po II wojnie światowej. Pisał wówczas, że nie mógł zrobić żadnych badań archeologicznych, ani architektonicznych, po prostu nie było na to czasu. Pozostały pewne strzępki różnych dekoracji, które dość pochopnie były zrywane, ściągane, przerabiane. Natomiast on to wszystko zapisał, gdzie co było, i napisał także, że poniżej dekoracji malarskich były boazerie, że się zachowały elementy tych boazerii, ramy z płycinami. Także to taka współczesność dość duża dla nas. Profesor Piotr Oczko z Uniwersytetu Warszawskiego powiedział mi właśnie, że w dużej części są to kafle rekonstruowane współcześnie, a tylko niektóre z nich to oryginalne, takie, które zostały z innych remontów. Dziękuję bardzo. Ostatnia szansa na pytanie. Administracyjnie podlega Muzeum Narodowemu w Warszawie. Muzeum prowadzi oddział, a należy do Skarbu Państwa. Przy czym, no tak, należy do Skarbu Państwa. Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy oczywiście do nas. Mamy dobrych przewodników, którzy bilety są bezpłatne na razie. Także zachęcam Państwa, tylko właśnie ten dojazd taki trochę trudny. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy za tydzień. Mamy Abramowicz. Także wykład będzie poświęcony. Super.